W Zakopanem nie tak dawno zakończył się festiwal filmów sportowych. Tego filmu na tym festiwalu nie było. Rejmanowie, Wiślacy, Herosi to tytuł dokumentalnego filmu, którego premiera odbyła się w tym tygodniu, w mikołajowy wieczór. I to był pretekst do zaproszenia do studia twórców tego obrazu, panowie Dariusz Zastawny i Zdzisław Skupień. Historia Wisły jest taki portal internetowy, który powstał kilkanaście lat temu. Twórcy tego portalu starają się przybliżać historię klubu z szerszej perspektywy nieco, żeby pokazać, że wokół sportu dzieje się wiele, wiele ciekawych rzeczy i te wartości, które sportowcy wynoszą właśnie z boiska, potrafią przełożyć później na swoje życie prywatne czy też zawodowe. Dowód. Mieliśmy w kinie Agrafka, a jeśli kino, to film. W kinie Agrafka miała miejsce premiera filmu pod tytułem Rejmanowie, Wiślacy, Hektorzy, do którego miałem przyjemność napisać scenariusz i go wyreżyserować wspólnie z moim kolegą Zdzisławem Skupieniem. Chcieliśmy pokazać całą rodzinę Rejmanów, nie tylko tego najbardziej znanego członka tej rodziny, czyli Henryka. Patrona stadionu. Tak, patrona naszego stadionu. Jest ulica jego imienia przy Parku Jordana, jest obelisk też przy ulicy i przy stadionie. Natomiast chcieliśmy przedstawić losy całej rodziny. Cofnęliśmy się do XIX wieku, czyli do korzeni rodziny Rejmanów. To były korzenie austriackie, ale później przedstawiciele męskiej części rodu żenili się z Polkami. Rejmanówny z kolei wychodziły częstokroć za Polaków, no i tak się tutaj coraz bardziej asymilowali. No i rodzina już później, właściwie od końca XIX wieku, była stricte polska. Gdy pojawili się Rejmanowie w Wiśle, to pojawiali się jako importowani Austriacy, czy jako Polacy? Zdecydowanie jako polscy patrioci. To są też czasy sportu, który Polaków motywował. To była kultura fizyczna jako jeden z elementów utrzymania tożsamości narodowej. Pamiętajmy, mówimy o czasach zaborów, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No Wisła też w ten nurt się wpisywała. Klub od samego początku miał właśnie silne podstawy takie ideologiczno-patriotyczne, a Rejmanowie już z domu też to wynieśli. To już była rodzina bardzo mocno zakorzeniona. Ten patriotyzm był jednym z fundamentów ich postępowania. Tak w życiu klubowym, jak i w życiu prywatnym. A jak to się stało, że o Henryku Rejmanie pamiętają, wiedzą wszyscy, a jego brat gdzieś pozostaje w cieniu? Prawda, właściwie bracia, bo było ich dwóch. Młodszy od Henryka o jeden rok Stefan i najmłodszy Jan. Kariera Stefana, podobno najzdolniejszego z trójki braci Rejmanów, była dość burzliwa, tak bym powiedział. Niestety miał bardzo porywczy charakter i częstokroć dochodziło z jego udziałem do bójek w trakcie meczów. Stawiał się co najmniej dwukrotnie za swoim bratem, który tam został nieczysto potraktowany przez przeciwnika, no i niestety wymierzył sam sprawiedliwość temu sprawcy. Ten porywczy charakter uniemożliwił mu pełny rozwój kariery na takim poziomie, na jaki prawdopodobnie zasługiwał. Natomiast Jan tę karierę miał znacznie bogatszą od Stefana. Też jest olimpijczykiem jak Henryk, chociaż był rezerwowym wtedy. Henryk Rejman był kapitanem reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich, ale ja myślę, że na co warto zwrócić uwagę, to też fakt, że piłka nożna wówczas w swoim amatorskim charakterze, no cechowało się tym, że to nie było podstawowe zadanie życiowe tych ludzi. Oni byli na co dzień jak Henryk wojskowym, jak Jan naukowcem, a sportem zajmowali się po godzinach, mówiąc kolokwialnie. No i to też na pewno miało wpływ na karierę. Henryk Rejman był niezwykle zaangażowany w klub i do tego sportu podchodził bardzo pryncypialnie, to znaczy od siebie wymagał bardzo dużo. I Jan Rejman, czego myślę przykładem przejście do Czarnych Lwów, wtedy gdy z powodów kariery naukowej przeniósł się do Lwowa, chciał kontynuować grę w piłkę, robił to w drużynie Czarnych Lwów. Henryk Rejman, chociaż też go koleje życiowe rzucały po całej Polsce, między innymi do Wilna, barw klubowych nie zmienił i dojeżdżał na mecze Wisły przez cały kraj po nocach, pociągami. I ta jego determinacja, myślę, że jest też takim czynnikiem, który sprawia, że faktycznie jest na piedestale. Panowie, jak długo trwało zbieranie dokumentacji do tego filmu i czy jesteście przekonani, że wykorzystaliście 100% możliwości dotarcia do faktów? 100% pewnie nie, bo to nigdy się nie powiedzie. Natomiast pracowaliśmy, można powiedzieć, równy rok.
Rok temu dokonaliśmy pierwszych nagrań u pana Janusza Tomaszewskiego, czyli siostrzeńca Henryka Reimana. Przez ten rok troszeczkę nam się zmieniała koncepcja. Na początku miał to być film stricte osadzony na właśnie postaci pana Janusza, ale później doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba tę rodzinę pokazać w całości, rozbudować o Jana, Stefana, o Zofię, o Marię, o rodziców. Byliśmy w wielu miejscach, łącznie z muzeum w Auschwitz. Są fragmenty, no wstrząsające chyba, to nie boję się użyć tego słowa, mówiące o tym, jak Jan i Stefan, no jaką gehennę przeszli podczas pobytu w Auschwitz. Janowi udało się kaźnię obozową przeżyć, niestety Stefan stracił życie. Jak liczne grono było świadkami premiery tego filmu we Grawce? Jesteśmy bardzo szczęśliwi z frekwencji. Nie było nadkompletu, ale w zdecydowanej większości miejsca były zapełnione, a w kinie Grawka jest 109 miejsc, także szacujemy, że 75% około było miejsc zajętych. 13 grudnia to druga część filmu. Miejsce to samo. Miejsce to samo, kino Agrawka, godzina nieprzypadkowa, rzecz jasna, 19:06. Tu wiadomo już, że pierwsza część bardziej koncentrowała się na rodzeństwie Henryka Reimana. Druga część będzie skoncentrowana na Henryku Reimanie i jego postaci, jego karierze sportowej i nie tylko oczywiście. Po emisji drugiej części w kinie Agrawka będzie ten film dostępny oczywiście na YouTubie, także każdy, kto będzie miał chęć, będzie mógł się zapoznać, jak również z 7 poprzednimi odcinkami cyklu Per Aspera ad Astra, Dzieje Wisły Kraków, bo już 7 takich filmów dokumentalnych zdążyliśmy przez 3 lata, od 2020 roku, czyli przez 3 lata zdążyliśmy już 7 takich filmów zrobić. Pracujemy nad filmem dotyczącym wawelskich smoków, czyli legendarnych koszykarzy Wisły Kraków. A okazja ku temu świetna, bo w przyszłym roku będzie 70-lecie pierwszego Mistrzostwa Polski zdobytego przez koszykarzy Wisły Kraków. W 1954 roku taki właśnie pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski wawelskie smoki zdobyły.